Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany i nowości, które wprowadziła aktualizacja 7.30 oraz pokażę wam, jakie skiny i emotki skrywa w grze, w tym skina Zawiei. Zakończyło się wydarzenie burzy lodowej i nadeszła pora na kolejną z tych większych aktualizacji, które mają przerwę techniczną oraz przynajmniej 1,5 GB danych do pobrania. A co za tym idzie, pełno nowości. Jak zawsze, zaczniemy od nowego przedmiotu na polu walki. Do gry zostały dodane wcześniej zapowiedziane schładzacze. Występują one w klasie szarej w 3 sztukach, a maksymalnie możemy trzymać ich 6 w jednym miejscu w ekwipunku. Działają one jak śnieżki, ale trafioni gracze odrzucają oraz zamrażają ich stopy na 7 sekund. Schładzacz działa także na pojazdach, zmrażając ich koła. I to w sumie tyle z tych nowości w kategorii broni i przedmiotów. Niestety, inny los spotkał zwykłą snajperkę, FAMASa, ciężką strzelbę i pistolet maszynowy. Te 4 bronie zostały przeniesione do skarbca, czyli usunięte. A dodane z powrotem zostały pistolety maszynowe z tumikiem, który możecie pamiętać sprzed kilku sezonów. Poza tym w temacie przedmiotów, to podwójne pistolety mają teraz się pojawiać o procent rzadziej, a ogniska doczekały się nowych efektów ognia, aby ułatwić graczom rozpoznanie, czy ognisko jeszcze działa, czy już nie. Zwykłe granaty za to mają nowy dźwięk zapalnika. Do gry powróciła też funkcja wyłączająca jakiekolwiek opóźnienie w edycji po naszej stronie gry. Ta funkcja była już przez chwilę w grze, ale potrzebowała kilku poprawek. W zakładce wydarzeń za to jest nowy turniej architekta, w którym to każdy może edytować strukturę każdego innego gracza, nawet jeśli nie jest jego. Brać udział w tym turnieju mogą tylko gracze z co najmniej 10 poziomem konta. A w temacie interfejsu, to teraz można ustawić swój status w grze jako anonimowy, co spowoduje, że nasza nazwa będzie anonimowa u innych graczy, ale my będziemy normalnie widzieli inne niki. Do tego można włożyć też funkcję, która spowoduje, że to inni gracze będą u nas anonimowi. To jest rzecz przeznaczona głównie dla dużych streamerów. A w trybie kreatywnym dostaliśmy garść nowych zestawów elementów i co najciekawsze, klawisze fortepianu i bloczki muzyczne. Dostaliśmy też parę nowych funkcji. I najpożyteczniejsze z nich są według mnie możliwość ustawienia początkowego ekwipunku oraz możliwość ustawienia uprawnień edycji osobno dla każdego gracza na naszej wyspie. Poza tym na mapie zaszło parę zmian oraz jest jeszcze kilka innych ciekawostek, ale jak wiecie, to temat na inny filmik. W plikach gry pojawiła się kolejna garść skinów i emotek. W tym postać ukryta pod nazwą Zawieja, ale niestety aż 8 różnych skinów jest zaszyfrowanych przed nami, ale nie wszystkie zostały ukryte. Zobaczcie sami.
Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, bo się pojawię.